Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, mamy dzisiaj 22, przepraszam, 22 dzień marca, środa, kolejne pustyniaki, kolejny dzień Wielkiego Postu, kolejna szansa na naprawdę dobry dzień i taki zrobimy. Czołóweczka, jedziemy z materiałem, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi, moi mili, moi, moi, moi mili, moje miłe, przepraszam, trochę się pogubiłem językowo. Bardzo się cieszę, że się spotykamy i zapraszam was na kolejną pustyniową, pustynianą mądrość. Posłuchajcie. Niektórzy bracia pytali Abba Makarego, jak mamy się modlić. Starzec im odpowiedział. Nie potrzeba gadaniny, ale wyciągnijcie ręce i mówcie Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy a w pokusie mówcie, Panie, wspomóż mnie, a Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. I kochani, ja strasznie kocham taką prostotę. Moi drodzy, żeby to było jasne, myślę, że to już wiecie, bo ja wam to mówiłem wiele, wiele, wiele razy. Kochani, nie ma oczywiście nic złego w tym, że Panu Bogu opowiadamy o naszym życiu, naszych potrzebach, że Panu Bogu czasem wręcz po prostu godzinami jęczymy o tym, kim jesteśmy, ale kochani... Nie może cała nasza z nim relacja i całe nasze bycie z nim sprowadzać się do tego. Zobaczcie, jak pięknie o tym mówi Abba Makary. Panie, zmiłuj się nade mną według Twojej woli i wiedzy. Zobaczcie, jak on jest mądry. On mówi, że po pierwsze, Pan Bóg wie, czego mi potrzeba, i to uwaga, kochani, czasem, czasem. Zawsze wie znacznie lepiej ode mnie, czego mi potrzeba. I według Twojej woli, czyli. Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze, i Twoja wola wie, co mi trzeba dać, i Ty chcesz mi to dać. Jakby nie mam wątpliwości, że w Tobie jest wola, żeby mi zapewnić wszystko, co jest mi potrzebne. Kochani, chciałbym Was bardzo zaprosić. Nie wiem, dzisiaj, ale chyba na dłużej. Na przykład, nie wiem, spróbujcie do końca Wielkiego Postu, na przykład. Jeżeli ktoś oczywiście chce konie jeżeli ktoś ma jakąś inną ścieżkę duchową przez Wielki Post, to oczywiście idźcie swoją własną ścieżką duchową, to jasne. Jeżeli, nie wiem, może się o coś specjalnie modlicie w Wielkim Poście, to nie rezygnujcie z tego, ja, broń tego nie mówię, ale jeżeli ktoś nie ma takiego czegoś, to bardzo was zapraszam, kochani, spróbujcie na przykład do Wielkiego Postu Zrobicie taki, taki detoks modlitewny, nie w sensie od modlitwy, tylko od tego takiego naładowania modlitwy sobą. I pomóccie się na przykład, w taki sposób, jak to mówi Abba Makary, nie? Nie opowiadajcie Bogu godzinami, czego potrzebujecie, nie opowiadajcie Mu własnego życia, tylko Panie, zmiłuj się nade mną według Twojej woli i wiedzy. I tak 15 razy dziennie. I tylko tyle. Kiedy będziecie w trudnych sytuacjach, będziecie kuszeni, będziecie potrzebowali pomocy, to mówcie Panie, wspomóż mnie, Panie, pomóż mi. Ale przecież muszę Panu Bogu powiedzieć, gdzie... No co Ty, nie nie, nie musisz, On wie. Panie, ja, ja bardzo lubię, takie krótkie wezwania, to, to, to co kiedyś się w Kościele nazywało aktami strzelistymi, nie? Tylko nie jako na zasadzie, wiecie, magiczne formuły, czy tam jakieś takie, wiecie, wy, wydłukane, wyuczone, po prostu wyrecytowane formuły na pamięć, tylko serce, które naprawdę aktem strzelistym mówi Boże, kocham Cię najbardziej na świecie. I kochani, jeżeli to powiecie szczerze, 15 razy dziennie, to będzie jedna z najpiękniejszych modi, jaka tylko może być. Kocham Cię najbardziej na świecie, choćby nie wiem co, nikt ci nie kocha tak jak ja. Jeżeli to będzie prawdziwe w Tobie, Bóg dostanie masę miłości. Prostota, 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 prostota. Wicią pustyni bardzo wszystko, że tak powiem, ściągali do pewnej prostoty. I nie mówię, że to jest jedyna ścieżka życiowa, jedyna ścieżka duchowa, ale może warto też z niej skorzystać i może warto ją zaimplementować w swojej duchowej ścieżce. Moi drodzy moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli mogę, przypomnę o naszej wielkopostnej akcji niewidzialni, czyli wspomagamy dzieciaki, które potrzebują terapii, które potrzebują pomocy specjalistów psychologicznych, psychiatrycznych. Chcemy im zafundować, w sensie zapłacić terapię, na którą ich nie stać. Fundacja Malak zbiera w wielkim poście Jałmużnę na ten cel. Jeżeli macie ochotę, to dajcie swoją jałmużnę na ten cel. W sensie w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie informacje. Zapraszam Was też, żeby fundacji, jeżeli tylko chcecie przekazać 1,5% swojego podatku, tego, który można się przy rozliczeniu podatkowym przekazać jakiejś fundacjom. Można również, opis pod filmem wszystko wam powie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, papa. Pa.